Przyjm Boże, coś Wam powiem. Nasza ludzka natura domaga się nieustannie dowartościowania. Do wielu rzeczy jesteśmy zdolni tylko dlatego, że ktoś nas pochwalił. A Syn Boży zaprasza nas do tego, byśmy stanęli wobec siebie w prawdzie. Byśmy oczyścili swoją motywację. Kiedy bierzemy serio zaproszenie Jezusa, to okazuje się, że robić coś bez chwalenia się jest strasznie trudne. Tak nam ciężko stłumić w sobie tę chęć pokazania się, żeby być zauważonym i by o nas mówiono. I to dobrze mówiono. Zasada naszego działania powinna być prosta. Czynię dobro, bo kocham. Jeśli moje czyny wynikają z miłości, to tu nie ma żadnych warunków. Gdy nikt nie zauważy mojej pracy, to się nie zniechęcam, bo nie o nagrody tutaj chodzi. Nasza czystość zamiarów weryfikowana jest przez czas. Wszystko, co robimy dla siebie i innych, powinno być wypełnianiem naszych zobowiązań, gdyż to jest miła Panu ofiara. Kiedy czynimy coś na pokaz, to tym samym zbieramy już swoją nagrodę, jaką jest ludzki podziw. No to z kolei karmi naszą pychę, która w naszym sercu tworzy pustkę. Kiedy prześledzimy karty Ewangelii, zobaczymy, że Jezus modląc się zawsze był na osobności. Odchodził od uczniów, oddalał się, wymykał w środku nocy, żeby być sam na sam z Ojcem. To bycie z Ojcem ma być dla nas oczyszczaniem ze złych intencji. Z chęci posiadania prestiżu, pieniędzy, władzy, to ochrona przed sidłami zła, które nas nieustannie kusi. Jeszcze jedno niebezpieczeństwo istnieje w tym, gdy chcemy ludziom przypaść do gustu. Zapomina się wtedy o Bogu. Cała uwaga skupia się na nas, bo tak właśnie podchodzimy do jakiejś czynności. Zobaczmy, ile grup czy parafii przyciąga do siebie tym, że tam jest fajny ksiądz. A kiedy ksiądz zmienia parafię, ludzie też przestają przychodzić. Więc motywem nie było szukanie Boga, ale własnego zadowolenia. Niestety spotykamy się z tym, że ludzi chwali się za czynienie zła. I co gorsze, to wydaje się być normalne. Oszukałem fiskusa, naciągnąłem klienta na niepotrzebny wydatek. Powiedziałem, że coś zrobiłem, a wcale się za to nie zabrałem. Ściągnąłem na egzaminie, zabrałem matce stówę z portfela. Łatwo się pogubić w swoich czynach, kiedy znajdą się klakierzy, którzy będą nas dopingować w tym, czego w ogóle nie powinniśmy robić. Bo to nie oni ponoszą odpowiedzialność. Przypomnijmy sobie przykład Zuzanny z Księgi Daniela. Oskarżono ją niesprawiedliwie o cudzołóstwo. A ona wybrała drogę hańby w oczach ludzi, byle by być czystą przed Bogiem. Dziś by powiedziano, że jest głupia. Wiara domaga się naszego podejścia w pełnym zaangażowaniu, podejścia z całą powagą do Boga. Kiedy On zajmie w naszym życiu pierwsze, należne Mu miejsce, to wtedy nasze czyny też będą odpowiednie. Nasze życie będzie się Jemu podobać. Ludzie nie sobie gadają, co chcą. Skoro ich życie jest nudne, że muszą posiłkować się naszym, to sprawmy im takie atrakcje, żeby stali z otwartymi ustami i zawstydzeni wracali do domów. Wiara nie jest pokazówką, ale jest codziennym stawaniem wobec wyzwań. Ważne jest, że pamiętamy, kto przy nas stoi. A zatem, jak rzekł święty Grzegorz Wielki, musimy dokładnie badać naszą intencję we wszystkim, co robimy. Nie szukać naszych korzyści, jeśli chcemy służyć Panu. Z Panem Bogiem.